Zagrajmy dalej w Chingis Khan 2. Na czym ja tu stoję? Military. A chyba miałem na wojnę iść, nie? Z trójką tutaj. A spróbuję tak zachmędzić. Zobaczmy, który z generałów naszych ma charm wysokie. Żaden? No Mukal jest najlepszy, dobra. Dyplomacji? Surrender. Zobaczmy, czy mi się poddadzą. Mukali. Yes. Nie. Dobra. No to w następnej turze będzie wojna. Oglądałem sobie jeden z moich starszych filmów dotyczących tej gry. I powiedziałem tam, że albo brązowi, albo niebiescy będą. Jaki trybut, spadaj. Albo niebiescy będą moim głównym wrogiem, gdy się okazuje, że się fioletowi rozplenili. Anglia. Dobra, wiem, że ten kurs waluty jest niski, ale trzeba jakieś pieniądze zrobić. Bo bez pieniędzy to ja na wojnę nie idę. Sprzedamy tę ceramikę. Yes. War. Yes. No. Maksimum. Kiepskie te oddziały. No ale powinny dać radę. Ile złota za bombę wezmę? 1200 na przykład. Ile jedzenia? 4000. Czyli max. Bardzo ważne, żeby zawsze brać największą możliwą wartość na wojnie. No i uciekają. Świetnie, po prostu świetnie. Chingis Khanie, zapłacisz mi za to. Może kiedyś. Zwycięstwo należy do nas. Kto zostanie gubernatorem dwójki? Na przykład ten. Nie chcę takiego frajera. Świetnie. Selfie. Advisor. O, ten jest dobry. Rekrut. Selfie. Rekrut. Świetnie. Nie. Który to był ten? Kalibry, tak? No. Ostatecznie może być. Justance. Army was crushed. No, Węgry tam jeszcze coś tam szaleją. Znowu króla zabili. Ale jaja. Ciekawe, kto teraz rządzi w Anglii. Land Zero. Świetnie. Dobra. Doradcą może zostać... kto? Na przykład... Kalinak albo Kalihari. To kto gdzie? Tutaj doradca? Jest Tian Kan. Zrobimy tak. Tutaj postawimy Kalinaka. Nie. Tutaj postawimy tego drugiego. Kalihariego. No, wiem, że się cieszysz, wiem. A tutaj postawimy Kalinaka. I to wszystko, co mogę zrobić na ten dzień. Urodziła się dziewczynka. Czy chcesz nazwać swoją córkę? Nie. Luci. O kurde, blisko jest to zaraza. To znaczy tylko jedno. Czas się stąd wynosić. Bo w następnej turze to zaraza dojdzie tutaj. Spieprzamy do ósemki.
O, tutaj mamy dobre wojsko. Świetnie. Wyślemy tam zasoby. Złoto o wysokości na przykład 600. Jedzenie 3500. Teraz żołnierze. Oczywiście wszystkich samurajów. Oczywiście wszystkich Mongołów. I może jeszcze jakiś tych dupnych wysłać. Na przykład tego. Tak jest. I teraz przeniesiemy się sami siebie. O, zaraz się do linii rozproszenia. Ciekawe. Co się stało z jednostką tutaj? Powinno być 20. No dobra, nieważne. Sprzedajmy jakieś śmieci. Na przykład gems, tak? Może woodwork byłoby lepiej? Bo fur, no zobaczcie, tego mamy. I jeszcze coś sprzedam i później kupię sobie bronię. Dajesz wszystkie, tak jest. I to koniec. Dobra, powołajmy żołnierzy. Niech będą już ci lancerzy. Teraz tutaj zrobimy policy decree i znowu ustawimy mu. To wygląda dobrze, tylko że tutaj agrykulturę zmienimy na herding. To obniżymy. Tutaj jest dobrze, dobrze wszystko. Zrobimy tak. Balancet, quality, invade. Yes. Jeszcze został czas na spotkanie z żoną. 49 lat ma już nasz król. Tak jak przy dobrych wiatrach to pożyje do jakichś 70-80. Doradzamy tyle samo. Jedną jednostkę tutaj nie mają. Ja tak patrzę, bo zazwyczaj ci, którzy gromadzą dużo jednostek, to oni się przygotowują do ogłoszenia niepodległości. No, jest dobrze. Jest dobrze. Jak się prezentują te dzieciory nasze? No, Mieszko rośnie. Żeby to był koniec koloru zielonego. Wszystko na to wskazuje. Dobra, dokupię sobie pozostałe bronie. Arms. Yes. Sprzedam coś. O, silk. Świetnie stoi. Wenecjan. No, to jest zarobek, nie? Prawie na maksa wciągnąłem. I dajemy familii. Tak, ciągle ci mało terenu. Już prawie pół świata podbiliśmy, a ty dalej chcesz, nie? Po 23 nie mieli ani jednego żołnierza. A tamty miał niezły karm, to mogłem go sobie wziąć. Ty, zdychaj. To zajmie się Hindustami. Na przykład ten. Birama V. No świetnie. Muszę już kogoś wziąć, bo pewnie zaczyna tych generałów brakować. Postawię go tutaj. Sp
sprawdźmy, jak się prezentuje sytuacja. 22, 8, 7, 13, 13. Dobrze, dobrze, może być. Może tak być. Wydajmy mu z kolei temu polecenie znowu. To niech tak zostanie, tylko tutaj damy więcej construction, o. I znowu, balanced, balanced. Quality, invade, yes. Jak się uda, to 21 również będzie nasza. W długim czasie. Zapetian Kingdom. A zrobimy nowo, zobaczmy, co nasz doradca wymyśli. Przeszkolić jednostki. Przeszkolić jednostki. Znowu córka. Rundlam. Świetnie. Może jeszcze Pocahontas mi zrobią. Tak. Pożałujesz tego. Już to widzę. Kto by się odważył atakować 20 jednostek? Co oni sobie myślą w ogóle? Czterech ich jest. Cztery jednostki mamy, znaczy się. No to spróbujemy, nie? Swoich sił. Dyplomacji. Surrender. Mukali. Dupa. Aha, może chociaż tribut się uda, co? Nie. Nie chcę, ciekawe. Być może ze względu na rozmiar tego królestwa angielskiego. Tak w ogóle to zapomniałem zobaczyć, kto rządzi w tej Anglii. Gdzie mógł się król ukryć, nie? O, to jest ten, Rosjanin. Bo oni mają takie charakterystyczne właśnie. Są podobni do tych z Europy Zachodniej, ale jednak są trochę inni, nie? Mazin, Marson. No kurde, gdzie się ten król ukrył? No jest. No jest trochę lepsze od tamtego. Ale i tak cienias. Wiecie, co zrobię? Spróbujemy tak. Na 4 lata na przykład. Zobaczmy, czy się zgodzą. Ach. Nie ufasz Langmanowi. Dobrze wiedzieć. Patrz, jaki jest niski kurs waluty. Teraz byłby idealny okres, żeby coś kupić i chyba tego zrobię nawet. Kupię sobie jedzenie. Czyli za 4004 jedzenia zapłacę około 2000 zł, tak? To sobie kupię 3. O, ci z kolei chcą sojuszu. Świetnie. To mi się podoba. Czuł tam, że pewnie ich zaraz niszczą, ale... O, Birama już nie żyje. No, niech zatrudnią kolesia z miasta, że tak powiem. Co tutaj zrobić? Dobra, zobaczmy, jak się tutaj prezentuje sytuacja.
co zrobiłeś z pieniędzmi? Ojej. Urośli w siłę. Trzeba było ich zniszczyć, dopóki miałem szansę. No i tak zrobię. Teraz zaatakuję ich. Ten trening jeszcze, taki szybki. I war. Wezmę 16. Żeby 4 zostało tutaj na obronie. Tak jest. 2000. Max. Trzeba ich zniszczyć. Oni tutaj mają bardzo dobry teren, ja się na nich rozpieprzę. Fuck. Patrzcie, tutaj stoją dwóch w lesie stoi, tutaj jeszcze jeden w lesie stoi. Oni się wszyscy zaraz pochowają. Będę miał przerąbane. O, zdecydowali się tego nie robić jednak. Co za fart. To jest fart, po prostu, to jest fart. Spróbujemy zrobić tak. Talk, bribe. No i się nie udało, jak zwykle. Ktoś tam się jednak pokopał. Nieładnie. Gdzie oni uciekają? Talk. Submit. Dupek. Mówiłem, to się nigdy nie udaje. Nigdy. Nie wiem, po co w ogóle oni dają tą opcję. Bo szansa powodzenia jest, nie wiem, 1 na 1000. Albo mniej nawet. W końcu Chingis Khan przewodzi Mongołami. Jak przystało. A ci mają nomadów. Dobra, nie będziemy za bardzo podchodzić. Możemy czego podejść. Podejdę sobie. Jednak. Myślę, że zawarcie to idzie zdecydowanie szybciej. Aha, nie ma w ruchu. Podejdźmy. Oberwał. Commander. Dobra, wycofajmy się tą jednostką. W sumie nie wiem, po co ja to zrobiłem, to lead jeszcze na tej jednostce, która w ogóle teraz nie będzie brała udziału w bitwie. Miał być film 20-minutowy, a będzie dłuższy. Ale bzdura. Oni też się zajebili. Dobrze. Przewróćcie ich.
wy z nimi skończycie. Bez sensu. Rozsypią się zaraz. Udamy się ich pokonać? W tej turze? Czy w tej rundzie, w tej bitwie, w tej walce uda mi się, czy nie? Udało się. Przegrali. A ja zdobyłem ich jednostki. Całkiem niezłe jednostki, chciałbym nadmienić. Moje szczęście się wyczerpało. No jednak nie. Tego sobie wezmę. Tego też sobie wezmę. Władca. A też sobie go wezmę. India pogrążyła się w historii. Kutwy Aibak. Jakiś portret nietypowy. Ten koleś ma. No i spójrzmy na jego statystyki. Też jest niczego sobie, nie? Weźmiemy go. Ojej, ojej, zbudowali się. Dobra. To będzie na chwilę. Na tą chwilę.